Była Itra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 25. odcinku mini poradników do gry Anno 1800. Dzisiaj opowiem Wam o zalesieniu. Zalesienie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o budynki, które wymagają drzew, na przykład chata drwala albo mielerz. I jeśli tych drzew będzie niewystarczająco dużo, no to oczywiście wydajność takiej chaty będzie niższa, a Wy będziecie pozyskiwali mniej drewna niż tego oczekujecie. Jeśli to zalesienie macie niskie, no to macie wtedy informację o tym, że dostępny obszar jest na przykład 84%. Ten obszar już jest niewystarczający na to, aby mieć produkcję z tego budynku na 100%. Widzicie? To drewno jest tutaj produkowane tylko w 84%. Tutaj widzimy 98. Tutaj 94. Wobec tego nie opłaca Wam się upychać zbyt dużo tych budynków tam, gdzie nie jesteście w stanie zapewnić dostatecznej przestrzeni wokół. Zobaczcie. Ja mam tutaj 4 chaty drwala i z nich mam produkcję 15 drewna na minutę. I co jest bardzo ważne, choćbym bardzo chciała, no tak nie za bardzo miałabym gdzie tu jeszcze kolejną chatę wybudować, no bo tak naprawdę zalesienie będzie już dosyć niskie, a co gorsza dla istniejących chat drwala, to zalesienie się również pogorszy. Jednak istnieją przedmioty do związku zawodowego, które poprawiają gęstość zalesienia i bardzo często również poprawiają wydajność. Wpiszmy tutaj gęstość zalesienia. Interesują nas przedmioty tylko do związku zawodowego. I możecie zobaczyć szereg przedmiotów, które wpływają na gęstość zalesienia. Na przykład macie Ursulę. Ona zwiększa wydajność, daje atrakcyjność i gęstość zalesienia plus 10%. Potem macie sekatory. Zobaczcie, gęstość zalesienia plus 30%. Gęstość zalesienia zmniejsza liczbę drzew wymaganych do osiągnięcia optymalnej wydajności. I potem macie jeszcze sierp. To samo, gęstość zalesienia jest zwiększona tym razem o 20% i kilka kolejnych przedmiotów. Ja akurat pokażę Wam w działaniu te 3 przedmioty. I teraz zobaczcie, tutaj mam te 4 budynki. Zapamiętajcie, 15 na minutę. I teraz ja tutaj użyję wszystkich tych 3 przedmiotów. Przede wszystkim, zobaczcie, problemy z zalesieniem zniknęły. Oczywiście również została znacząco zwiększona wydajność, więc jak pójdziemy tutaj, to zobaczcie, zamiast 15 drewna na minutę mam 35, czyli mam dużo więcej. A teraz najlepsza część. Jestem w stanie jeszcze dodatkowe budynki postawić. Zobaczcie. Teraz w niektórych obszarach mam to zalesienie może nie 100%, o tutaj jest 86, ale w wielu wypadkach jest ono 100%, a zobaczcie, o ile więcej chat drwali mam tutaj postawione. One są naprawdę teraz dosyć gęsto upchane i zobaczcie, 77 drewna na minutę, gdzie zaczęliśmy od wartości 15. Tak, postaram się utrzymać powyżej 80 teraz. Tak naprawdę udało mi się wepchnąć 12 budynków wokół tego jednego związku zawodowego i w tym momencie mam 102 drewna na minutę. Więc widzicie, jak wiele te 3 przedmioty mogą zmienić. Jesteście w stanie na małym obszarze pozyskiwać zdecydowanie więcej drewna. Zwracajcie uwagę na przedmioty z gęstością zalesienia, bo mogą one naprawdę poprawić Waszą sytuację i będzie Wam dużo łatwiej pozyskiwać na przykład drewno w dużej ilości bez potrzeby zajmowania bardzo dużej przestrzeni. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!